Cześć, nazywam się Ola Janus. A ja nazywam się Alek Tarkowski. A to są Przyjaciele Przyszłości. Cykl rozmów o naszych relacjach z technologiami i o tym, co przyniesie nam przyszłość. Nasz cykl jest częścią projektu Spoutech, który prowadzimy w Centrum Cyfrowym. Spoutech to think tank, który przygląda się najnowszym trendom technologicznym i temu, jak wpływają one na nas wszystkich. W naszej pracy spotykamy dużo ciekawych osób, postanowiliśmy więc zacząć prowadzić z nimi rozmowy. I to jest ten cykl. Do pierwszej rozmowy zaprosiliśmy Kaję Klimek, krytyczkę popkultury. Znamy się z Kają i my oboje, z Alkiem i ja prywatnie od bardzo dawna. Ciekawiło nas, jak z jej perspektywy wygląda teraźniejszość i przyszłość. Spodziewaliśmy się rozmowy o tym, jak w pandemii wszyscy karmiliśmy się filmami katastroficznymi. Tymczasem Kaja opowiada nam o popkulturze, która budzi nadzieję. Jeśli spodoba Wam się ta rozmowa, to polećcie ją proszę znajomym. Dopiero zaczynamy z naszym cyklem, więc bardzo Wam na Waszych poleceniach zależy. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Kają i pamiętajcie, przyszłość potrzebuje przyjaciół takich jak Wy. Cześć. Spotykamy się dzisiaj z Kają Klimek, krytyczką filmową, recenzentką, tłumaczką, entuzjastką popkultury, która w internecie może zostać odnaleziona jako Kajutex. I z Kają będziemy dzisiaj wspólnie z Alkiem rozmawiać o tym, jak w pandemii miała się popkultura. No właśnie, popkultura w ogóle jest potężną siłą, ale w pandemii jeden z pierwszych wykresów, który zobaczyłem, to był wykres pokazujący, że używanie Netflixa być może zablokuje w Polsce internet i trudno było lepszy dowód na to, że wszyscy niejako w tą popkulturę wsiąkliśmy. Podejrzewam, że ty też. Czy była jakaś taka jedna rzecz, która w tym pierwszym okresie pandemii, taka popkulturowa perełka, która ci do dzisiaj została w głowie jako coś niesamowitego? Tak, ja w ogóle strasznie szybko zaczęłam nadrabiać zaległości i tworzyć różnego rodzaju zestawienia, ale bardzo szybko też się pojawili ludzie, którzy sami zaczęli udostępniać taki pozytywny content. Jedną z tych postaci takich super znanych był John Krasiński, znany chociażby z serialu The Office, tej amerykańskiej wersji, który też oglądałam w pandemii swoją drogą. I on stworzył coś, co nazwał Some Good News, czyli garść dobrych wiadomości i ze swojego domu właśnie w garniturze, jak taki speaker telewizyjny zza biurka, miał też takie kartki, cały czas tak nimi trzaskał o biurko, żeby to podkreślać, że to jest takie medialne i newsowe, nadawał tylko dobre wiadomości. No i jakie to były wiadomości? No o tym, że na przykład ktoś komuś pomógł w czymś, że są ci dostawcy i kurierzy, którzy robią taki dodatkowy wysiłek, żeby ludziom ułatwić funkcjonowanie w lockdownie. Albo był jeden odcinek w ogóle o lekarzach i o tym, jak wygląda ich życie, jak sobie radzą, że też zabrał tych lekarzy na wycieczkę na stadion baseballowy, żeby mogli coś miłego przeżyć, bo powinien być mecz otwarcia sezonu, ale nie było, więc coś takiego. Zorganizował prom, czyli zakończenie, tą imprezę taką na zakończenie roku dla dzieciaków i każdy na Zoomie mógł wziąć udział, a grali tam na przykład Billie Eilish i jeszcze parę innych osób się pojawiło, żeby wystąpić na tym, na Zoomie oczywiście. Czy też jeden z musicali, mała dziewczynka miała bilet na musical, żeby się wybrać do stacjonarnie analogowo, ale no niestety odwołano spektakl i cała ekipa tego gigantycznego musicalu zaśpiewała dla niej piosenkę na Zoomie. Więc to były takie rzeczy. Także serce rosło. Właściwie przyznam szczerze, że tu na kanapie, która jest zaraz obok, to zalewałam się łzami, jak to oglądałam, bo to było takie budujące prawdziwie. I to były takie pozytywne rzeczy, których naprawdę było mało. Poza tam dostarczaniem sobie obiadów ze znajomymi, z przyjaciółmi. I to robiło niesamowicie robotę, więc to będzie taka rzecz, którą ja na pewno zapamiętam z tego czasu, bo to było takie prawdziwie lockdownowe. Bez wychodzenia z domu dostajesz wiadomości o tym, co ludzie robią na świecie. Jest to zrobione przy użyciu nowych technologii, Zooma i tak dalej. No i oglądasz ten półgodzinny odcinek na YouTubie, tam miliony ludzi to oglądały i faktycznie, uwaga, czujesz się trochę lepiej, a przede wszystkim nie czujesz się sama. Albo sam. Więc to było coś takiego, co najbardziej mi wjechało. Czyli to jest trochę tak, że masz poczucie, że to też ci dawało jakieś takie wrażenie wspólnoty i społeczności?
Oj, zdecydowanie tak, bo w ogóle mam wrażenie, że jak sobie pomyślę o tym czasie, szczególnie tej pierwszej połowie roku, bo teraz co? Nie wiemy. Mamy dzisiaj 1 października. Różnie może być. Może być 1 października jak 1 marca, nie? Że jeszcze nie wiemy, co nas czeka za jakieś 2-3 tygodnie. Właściwie powtórka z rozrywki, ale i tak się chyba do tego nie da jakoś przyzwyczaić. No ale faktycznie jest tak, że ta wspólnotowość właśnie w takim sieciowym wydaniu i to nie tylko korzystanie z treści popkultury, ale właśnie hasełko sharing is caring, czyli jakby puszczanie ich dalej i szerowanie rzeczy i polecanie sobie rzeczy, to był taki też tego element. No i to sam good news pokazujące właśnie zwykłych ludzi, którzy w różny sposób mierzą się z tym samym co my, nie? Czyli nie na zasadzie hej, hej, inni mają jeszcze gorzej, tylko hej, hej, wszyscy mamy tak samo, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i wszyscy szukamy jakichś sposobów dostępnych, żeby z tego impasu trochę wyskoczyć, nie? Więc to było trochę coś takiego. A ty, Alku, powiedziałeś o tym Netflixie i faktycznie ja pamiętam też to, że kilka krajów bardzo szybko obniżyło prędkość i jakość, żeby faktycznie internet to wytrzymał, te serialoze i to oglądanie i jakby, no co innego robić, jak się nie ma co robić. No to pierwsze kroki do Netflixa, do HBO były kierowane, więc to no faktycznie było niesamowite. I pamiętam wtedy mój taki lęk, a co będzie, jak Netflixa wyłączą też? I co ja wtedy będę robiła? Będę musiała oglądać te wszystkie płyty na DVD, które mam. Powiedzieć, że włączysz może sobie telewizor i będziesz oglądać Polsat, Jedynkę lub TVN. Ja mam telewizora! To by było. Wtedy wszyscy by zaczęli kupować telewizory, nie? Żeby oglądać analogową, realną telewizję, czego właściwie chyba, przynajmniej w bańce, mało kto robi, nie? Ale to ciekawe, co mówisz, bo jednocześnie w tych czasie pandemii zaczęłaś publikować zdrowy content, hashtag zdrowy content, czyli zaczęłaś polecać różne treści, które można oglądać lub znaleźć w sieci, nie tylko oglądać, ale głównie znaleźć w sieci. I w związku z tym chciałam cię zapytać o to, no bo przejrzałaś tego mnóstwo i poleciłaś tego mnóstwo ludziom. Jakie są takie twoje obserwacje? Czy popkultura zareagowała jakoś na pandemię, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o to, jak z niej korzystaliśmy, ale też w takiej warstwie merytorycznej? Jakie są twoje obserwacje na ten temat? Mhm. No mówi się o tym, że są filmy pandemiczne i lockdownowe. Część z nich powstała jakby wcześniej, ale się okazało, że przewidziały pewną sytuację. Teraz można oglądać na platformach w Stanach akurat, a w Polsce będzie na festiwalu American Film Festival, czyli tym we Wrocławiu też w wersji hybrydowej, film pod tytułem She Dies Tomorrow, gdzie właściwie bohaterka, mówiąc o tym, że jutro umrze, innym ludziom zaraża ich tą samą myślą i oni też mają przekonanie w sobie, że to jest ostatni dzień ich życia. Film był nakręcony w zeszłym roku, ale jak go oglądamy dzisiaj, to faktycznie mamy takie poczucie przesunięcia pewnych akcentów. Więc to z jednej strony jest tak, że nagle się okazuje, że rzeczy, o których w życiu byśmy nie pomyśleli, że są takie, nagle takie się robią, bo my szukamy w nich tych wątków, to jest jedna sprawa. A druga, oczywiście zdążyły powstać po drodze chociażby takie właśnie oddolne różne inicjatywy. I mocnym przykładem był serial Co robimy w zamknięciu w reżyserii Irka Grzyba, gdzie aktorzy po prostu grali od siebie z domu na Zoomie. I to była relacja, to była opowieść o tym, że dziewczyna chciała zerwać z chłopakiem, ale rozłączył ich lockdown i ona chciałaby się z nim spotkać i porozmawiać, ale nie może tego zrobić, bo nie może wyjść z domu, więc próbuje z nim zerwać na Zoomie i to oglądamy przez 10 odcinków i to jest tak wciągające, tam się różni ludzie włączają i to jest naprawdę super. Dostępne jest na polskim YouTubie, warto sobie do tego zerknąć. Albo właśnie takie różnego rodzaju, też się spotkałam z filmami dokumentalnymi, które jakby opowiadały o tym, co właściwie się z nami dzieje. Są też oczywiście, nawet popularny bardzo był horror lockdownowy, czyli nakręcony na Zoomie film gatunkowy właśnie o tym, że gdzieś my tutaj, a tu się coś czai i w ogóle nie wiadomo co. Więc te wszystkie rzeczy jak najbardziej, także to. Ale też bym powiedziała, no bo ja jak wiecie współpracuję z dużą ilością festiwali filmowych i one jakby są częścią popkultury, no krzewią kulturę filmową, popularyzują i akurat to jest nomen omen super pozytywny wymiar tego wszystkiego, co się działo, bo nagle się okazało, że wszyscy twórcy są dostępni, żeby z nimi rozmawiać, żeby zadawać im pytania, że nie ma takiej już możliwości, że ktoś nam powie, ale ja przez internet nie mam jak. Wszyscy nagle mają jak.
wiecie, dla mnie osobistym jakby wydarzeniem, nie wiem, roku czy ostatnich dwóch jest to, że miałam 1,5-godzinnego Zooma z Pawłem Pogorzelskim, czyli operatorem filmu Midsommar. Nie wiem, czy by się to wydarzyło, gdyby nie... Nie jestem jedyną taką osobą, że nagle mamy dostęp do tych twórców, którzy zwykle by nie mieli czasu na to, żeby przyjechać na przykład tutaj na festiwal w Polsce, ale znajdą czas na te 1,5 godzinki nagrania i jeszcze na dodatek możemy ich zobaczyć w takim wymiarze właśnie domowym. I to jest też niesamowity ten wymiar, bym jeszcze to tutaj dodała, że to jest rzecz, której wcześniej nie było, że jak sama teraz robię rzeczy na YouTube'a, to, że trzęsie mi się telefon i że nie jest za dobra wizja i za dobry dźwięk, to jest okej. A wcześniej było, powinno być to super, bardzo profesjonalne, a teraz im mniej jest profesjonalne, im więcej mój kot Kmicic skacze i przychodzi kurier, tym bardziej wszyscy czują, że to jest jakby normalne, że jesteśmy wszyscy bardziej osobami niż wcześniej jakimiś jednostkami nadawczymi. Więc mam wrażenie, że w takim szerszym planie, jak się myśli o popkulturze, że ona się stała nagle taka jakby naprawdę równościowa, że no nie wiem, jakby nie jest tak, że jakiś krytyk filmowy jedzie gdzieś na jakiś junket i zadaje jedno pytanie, tylko widzimy nawet na różnych polskich serwisach, jak krytycy filmowi łączą się z popularnymi gwiazdami hollywoodzkimi w ich domach i robią z nimi wywiady, no bo teraz jest tak. Więc uważam, że to jest taki fajny wymiar, że to jest takie naprawdę... Wszystko na jednym poziomie, że nie ma jakby takiego, że tu jest wyżej, tu jest niżej, tylko wszyscy jesteśmy razem w tym samym. Także to no jest, jak Ola mnie przedstawiła jako entuzjastkę, ja zazwyczaj widzę te wszystkie po prostu plusiki, bo myślę, że to też jest ważne, żeby je wyciągać na plan pierwszy, nie? Ciekawe jest to, co mówisz, że jest taki właśnie chyba nurt popkultury, może trochę pandemicznej, który okazał się bardzo swojski. Dla mnie jego symbolem jest mieszkanie w tle. Ja na przykład bardzo mi się podoba, jak ja akurat mam telewizor, bo może jestem ciut starszej daty, oglądam go minimalnie mało, ale w tym szczycie pandemii, co było dosyć paradoksalne, się wkręciliśmy w wiadomości. Nie wiadomo czemu, były one jakimś taką jednak puentą dnia, ale bardzo lubiłem obserwować tych ekspertów, którzy stali na tle tych książek. Ja często na przykład ktoś znany ma takie pożółkłe jakieś paskudstwa albo jakieś książki kucharskie stoją. Naprawdę to była niezła przygoda, ale właśnie taki, no tak, element, te życie domowe stało się widoczne i też to, co mówisz, że część twórców umiała w ogóle odnaleźć się w tej formule, zrozumieć, że ten ekranik Zooma z mieszkaniem w tle jest kreatywną przestrzenią do tworzenia. Ostatni taki przykład, który mi przychodzi do głowy, to wszyscy muzycy, którzy... Był taki moment, mam wrażenie, muzyka miała pięknie opowiadać, że możemy wszyscy być razem w pandemii. I ten widok na Zoomie orkiestry, prawda, grającej, dla mnie szybko stał się kiczowaty, ale przez chwilę był chyba bardzo fajnym symbolem, że się da, prawda, że jest okej, a nie jest straszny smutek. Tak, że jednak gdzieś nawet to, że jesteśmy każdy w swoim okienku, ale tych okienek jest dużo, no to gdzieś jakoś to robiło robotę. A z tym kreatywnym wykorzystaniem przestrzeni, no to też się mogę odnieść do po prostu moich tutaj próg, bo z jednej strony w lockdownie miałam wykłady ze studentami, jedna przestrzeń. Jakby za każdym razem chciałam, żeby to było trochę coś innego. Nagrywałam takie setki krótkie z polecankami do jednej z telewizji, więc to była druga rzecz. Ten czas kombinowałam, co ja tu jeszcze mogę zrobić? I to jest też niesamowity wymiar, bo jeśli popkultura jest takim miejscem, w którym wszyscy też jesteśmy nie tylko, nie wiem, odbiorcami w takim klasycznym wydaniu, że ktoś tam nadaje, ktoś tam odbiera, ale raczej jesteśmy uczestnikami, nie? Jakby tak chcemy o tym myśleć. No to jeśli nawet nie jesteśmy autorami jakichś opowieści, powiedzmy takich, które są jakieś fikcyjne, czy to filmy, czy seriale, czy literatura, czy muzyka, nie jesteśmy artystami, to możemy jakby jednak się tutaj rozwijać twórczo w pewnym sensie tej swojej własnej przestrzeni. Dla mnie to było niesamowite, jak sobie tutaj... No oczywiście wiecie, że ja też lubię TikToka, więc ja też robiłam recenzje na TikToku i cały czas inkrustowałam to tymi różnymi gifami i memami i wszystko i tak dalej. Więc dla mnie to było takie pole totalnego wyżycia się artystycznego w internecie. I to jeszcze właśnie z tym wymiarem, że to, co robię, się przydaje ludziom. No bo ty, Olu, wspomniałaś o tym zdrowym kontencie i to była właśnie taka rzecz, że ja niby to robiłam dla siebie, żeby mieć codziennie jakieś małe zadanko, ale nagle się okazało, że piszą do mnie ludzie, że to im jakby robi dzień,
że robimy to tydzień i że to jest potrzebne i że jeszcze takie są te opisy wesołe, że chce się na to czekać. Więc jak ja to usłyszałam, to sobie pomyślałam, o rany, to jest jakiś psychologiczny walor, o którym ja w ogóle nie pomyślałam, że to może mieć, a się okazało, że miało, więc no, to jest taki wygryw totalnie niespodziewany. Ja chyba chciałabym to pociągnąć, bo zastanawialiśmy się z Alkiem też, kiedy rozmawialiśmy o zaproszeniu ciebie do rozmowy, że ciekawi nas, czy ty myślisz o tym, że popkultura była trochę takim ksanaksem na czasy pandemii, w sensie, że nam pomagała, czy też może widzisz jakieś wyzwania, które były z tym związane, to znaczy myślisz, że nie wiem, że to tylko nas podtrzymywało na duchu i dodawało nam sił, tak jak mówisz o zdrowym kontencie? Czy zaobserwowałaś w tych praktykach uczestniczenia w popkulturze, jak powiedziałaś, też jakieś mroczniejsze strony? Ha, mroczne strony. Najpierw o pozytywnych, a potem może zapomnimy, że miałam powiedzieć o mrocznych. Nie, no mroczne oczywiście też są. Przede wszystkim taką miałam obserwację, też jak rozmawiałam z ludźmi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami jak ja, to bardzo nas wszystkich zwolniło, mam na przykład na myśli krytyków filmowych, na dobre i na złe, z pędu za nowością. Czyli nieważne, czy ten content, czy film, serial, cokolwiek jest dobre, ważne, że jest nowe. A tutaj nagle nie ma nowych rzeczy. Oczywiście książki gdzieś tam się ukazują, ale nie mamy do nich dostępu, bo nie są przynajmniej przez chwilę wysyłane. Filmy są głównie, które już powstały, seriale też. No ale do kin nic nie wchodzi, więc jak się jest recenzentem filmowym, to trzeba się zająć czymś innym. Czyli trzeba trochę też wyjść z tej strefy właściwie dyskomfortu nowości, no bo czasami jednak pisanie o czymkolwiek tylko dlatego, że jest nowe, to jest gonienie w piętkę i nie wnosi to za wiele nowego i dobrego właściwie też dla odbiorców, bo te nasze opinie nie są takie, jak nas coś nie grzeje, no trudno, żebyśmy zapalali, jak sami nie płoniemy. No nie, jakby to jest ta jedna rzecz. Więc tutaj nagle się przesunęło i się okazało, że można, znajomy krytyk filmowy, czyli Błażej Hrabkowicz mówił, o, obejrzałem sobie Ojca Chrzestnego, bo teraz miałem na to czas. I zaczął o tym tak opowiadać, jakby obejrzał go, że wiele ludzi mogło się tym zainteresować i wrócić do tego, bo nagle się okazuje, że to nie jest tak, że musimy cały czas biec za tymi nowymi rzeczami. Więc to na pewno była taka rzecz, która mnie też ucieszyła, że mogłam sobie ponadrabiać pewne rzeczy, wrócić do tego, co było dla mnie istotne i głębiej się jakoś temu przyjrzeć, bo dzięki temu właściwie się pootwierały zupełnie nowe rzeczy, a jak się jest cały czas w tym od jednego do następnego, no to człowiek ma jednak takie poczucie, że właściwie okej, ale to wszystko jest takie sobie, że jest ten taki super szeroki pas średniawki, przez który my cały czas płyniemy i czasami coś się wybija w jedną albo w drugą stronę, ale generalnie wszystko jest takie jak bardzo dużo seriali zrealizowanych według wskazówek Netflixa. Wiecie, o co mi chodzi, że one są takie okej, że to się ogląda, ale no nie ma szału. Więc tutaj właśnie ten wątek byłby pozytywny. Oczywiście za nim też idzie negatywny, no bo dla ludzi zajmujących się pisaniem o kinie, no to był koszmarny czas. Jeśli się nie ma tysiąca rzeczy, które można robić, no to jak nie ma pisania recenzji, to nie ma nic. Więc to jest na pewno taki mroczny wymiar związany ze środkami utrzymania, który kojarzę. No a jeśli chodzi o ten ksanaksowy wymiar, o którym ty powiedziałaś, no cóż, no tak jak powiedziałam teraz i jest tak, że między tymi dwoma dostarczycielami treści naczelnymi, no bo mamy jeszcze mnóstwo innych, jest Amazon, jest Mubi, jest DaFilms, jest mnóstwo innych rzeczy, tylko trzeba jakby pewnego wysiłku, żeby do nich dotrzeć, no to mamy Netflixa i HBO. I nawet mam wrażenie, że teraz poza tym, że dużo filmów przez to, że nie mogło wejść do dystrybucji, trafiło bezpośrednio na Netflixa, jak na przykład nowy film Charlie'ego Kaufmana, który pewnie by tam nie trafił, tylko trafiłby do kina i tak dalej, ale no, sytuacja jaka jest, taka jest. To się nazywa, myślę o tym, że I'm thinking of ending things, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, ale to ten film mam na myśli. No to z drugiej strony akurat na Netflixie dużo było, też pojawiały się non-stop nowe rzeczy, ale one nie były jakoś super jakościowe. O tym kiedyś rozmawialiśmy też przy okazji algorytmów, że te rzeczy są często takie wymierzone, już takie wyważone i przez to trochę bezduszne i nie ma w nich takiego porywu, który by je uczynił jakimiś ukochanymi rzeczami na przykład, nie? Więc miałam wrażenie, że dużo takiej treści wjechało, a tymczasem HBO
po prostu wyrosło na dostarczyciela takich treści premium, jak w starych dobrych czasach. Więc jakieś takie to też jest kino arthouse'owe, alternatywne, prawda? Jeszcze tak. W budynku. A ten Netflix, mówisz o jego algorytmach i rzeczywiście sobie pomyślałem, że mamy taki świat, tu trochę krytycy przyhamowują i łapią chwilę oddechu, a w Netflixie chyba więcej w tym czasie pojawiła się opcja, co oglądają teraz Polacy. I tak. Po prostu jest to jakiś wgląd w duszę polską. W tym tygodniu roboty, wampiry i te takie romansidło ostre, nie? I jeszcze ten ostre romansidło takie z seksem dużo polska produkcja. 365 dni. Tak. No i jak myślisz, ten algorytm raczej Polakom serwuje eskapizm, czy bo to jest też ciekawy wątek, prawda, że się mówi, że mamy nurt eskapistyczny i ludzie oglądają jakieś romanse, no i mamy cały nurt fanów oglądania filmów o pandemii, meteorach uderzających w ziemię i tak dalej. Co myślisz, Netflix raczej Polakom serwuje? To samo, co wszystkim innym, tylko wiesz, tam są te linijki, każdy z nas właściwie ma inną linijkę u siebie w domu, nie? Więc to też nie jest tak, że to jest jakoś, ja nie sądzę przynajmniej, nie mam takiej wiedzy też na temat tego, żeby Netflix Polska był po prostu jakoś stargetowany i jakoś inaczej ustawiał te rzeczy, to myślę, że raczej to jest trochę samo spełniające się proroctwo, nie? Że jakby jeśli my na coś klikamy, to potem podobne rzeczy dostajemy, więc to chyba bardziej w ten sposób działa. No ale jak się okazało, w pandemii dusza Polaków była duszą międzynarodową, no bo to 365 dni, to nie tylko tutaj u nas było popularne, tylko każdy chciał mieć po prostu taką długą, piękną, rozerotyzowaną reklamę czekolady na swoim laptopie, czy rzutniku, czy telewizorze, więc to akurat tak. Ale to, co powiedziałeś o tym eskapistycznym wątku, też mam takie wrażenie, że to idzie bardzo dwutorowo, że jedni tym bardziej uciekają w jakieś światy właśnie odległych krain, raczej fantasy niż science fiction, bo w fantasy mniejsza szansa na dystopię, raczej bardziej takie coś grzejącego jak kocyk. Z drugiej strony eskapizm, nostalgia, bo tego też bardzo dużo i też takie się pojawiały przecież, że nagle trafiały stare filmy w dużych ilościach wszędzie, nie? Że mogliśmy sobie przypomnieć, jak to kiedyś było wspaniale, ale chyba, że mowa o Przeminęło z wiatrem, to już nie, bo są też cały czas ta rzeczywistość nas tutaj napomina, prawda? Że jeszcze, słuchajcie, dzieją się rzeczy bardzo ważne publicznie i społecznie i politycznie na całym świecie, więc to druga rzecz. No a z drugiej strony właśnie te wątki tak bardzo realistyczne w filmach o różnych epidemiach. Czyli ten Soderbergh ze swoim Contagion, który był jednym z najbardziej popularnych filmów w pandemii. To jest dla mnie niezwykłe, że my jakby szukamy historii często, które są dokładnie o tym, żeby się jeszcze bardziej, nie wiem, spotkać z tą swoją własną sytuacją, że gdzieś jest w nas taka potrzeba przejrzenia się jak w lustrze, a niekoniecznie przejścia na drugą stronę tego lustra, do jakiejś innej krainy. Także to są w ogóle rzeczy, myślę, że będziemy jeszcze się temu przyglądali przez kolejne lata i zobaczymy, w jaką stronę też same nowe treści kulturowe będą szły. Ja też jestem super ciekawa, co się będzie nowego pojawiało. Wiem, co bym chciała, żeby się pojawiało, jakich ja historii potrzebuję, ale to jest jakby kolejny chyba rozdział, że tak powiem. Mi się z kolei marzy dostać się do statystyk Netflixa i tych wszystkich innych serwisów, bo wtedy byśmy jakoś tą duszę Polaków wejrzeli. No tak. Posegmentowali, gdzie mamy eskapistów, gdzie mamy jakichś fanów makabry, co było bardzo, myślę, ciekawe. Mhm. Ale może teraz jeszcze pomówmy chwilę, bo zaczęłaś mówić o tym przestoju i on mi się wydaje strasznie ciekawy. Nie ma koncertów. Premiery kinowe jakoś tak idą ciurkiem. Czytałem ostatni artykuł, że te blockbustery hollywoodzkie wyszły dwa, Tenet i Mulan, i żaden właściwie nie rozkręcił maszynki i chyba nie rozkręci. Czytałem artykuł, gdzie recenzent amerykański wynajął całe kino, żeby obejrzeć ten film, co już jest taką dystopijną wizją chodzenia do kina, prawda, jednoosobowe kina. Jak ty to widzisz? Co będzie z tym przestojem dalej? Jak to wpłynie na popkulturę? No z jednej strony jest tak, jak chociażby z tym Kaufmanem czy innymi rzeczami, które bezpośrednio trafiają do streamingu, prawda? I to jest zresztą nie jest żadna nowa myśl, że właściwie
tak będzie kino w takie dwie strony szło. Z jednej strony VOD i mniejsze ekrany i seriale, a z drugiej strony gigantyczne blockbustery, które będą bardziej jak spektakle. No teraz tu mamy problem, ale to też nie jest tak, że kino jest jakby skazane tylko na kino hollywoodzkie i duże produkcje, bo to jest tylko część tego, co jest ciekawego do opowiedzenia i do pokazania i też w kontekście formy filmowej, nie? Może to jest zmierzch blockbusterów? Ja tego nie wiem. Wolałabym nie, bo lubię takie kino. To jest właśnie taki spektakularny tu i teraz eskapizm, któremu fajnie się jest poddać czasami i porwać, ale na razie jest przestój w tym temacie. Ale nie mam wrażenia, że jest przestój w temacie w ogóle innego rodzaju historii, bo plany filmowe w bezpiecznej wersji wróciły. Oczywiście, tak jak chociażby z Batmanem była sytuacja, że już wrócili, ale nagle się okazało, że Robert Pattinson zachorował na koronawirusa i znowu muszą zamknąć. Więc to jest też kwestia, mam wrażenie, dostosowania się do tej nowej sytuacji po stronie produkcji filmowej, bo takie rozmowy się cały czas prowadzi, nie? Kino a COVID. To już też i zawsze na Zoomie są te rozmowy, więc to jest też jakby taki temat powracający nieustannie. Przyszłość kina. Przyszłość kina, przyszłość kina. No kino się tyle razy zdążyło zmienić po drodze i wyewoluowało niesamowicie. Poszło w stronę taką totalnie technologiczną z jednej strony, a z drugiej strony też takie absolutnie niezależne mikroprodukcje. Ten wspomniany przeze mnie film, może jeszcze do niego się odniosę, ten She Dies Tomorrow. Reżyserka nakręciła u siebie w domu ze swoimi przyjaciółmi przed pandemią. Więc to też jest jakby coś, co w kinie jest bardzo mocno obecne, że można opowiadać świetne historie w mniejszej skali, nie? Że to nie musi być zawsze Tenet, który jest no to jest jakby budżet niemalże mikrokraju, nie? Na jakieś parę tygodni to, co ten film kosztował. I no, trafił w taki moment, że nie ma szans, żeby się to w ogóle zwróciło w jakiejkolwiek wersji, nie? Bo oglądanie go poza kinem też nie ma sensu. To nie jest film, który ani utrzyma naszą uwagę poza kinem, ani nie wciągnie nas. No, po prostu to jest tak zrobione, że to trzeba oglądać w kinie. Więc mam wrażenie, że ta przyszłość będzie właśnie tym bardziej się pogłębiała w te dwie strony. Gorsza jest to wiadomość na pewno dla takiej branży produkcji hollywoodzkich, gdzie jest nacisk jednak na duże budżety. Pozytywnym, i teraz jak Kaja Klimek sprzed 10 lat by mnie teraz usłyszała, to bym powiedziała, zwariowała. Może to oznacza zmierzch kina superbohaterskiego. Szczerze mówiąc, ucieszyłabym się, bo już dosyć, nie? Już jakby widzieliśmy w tylu wersjach te historie. Oczywiście za mało jest kobiet i reprezentacji etnicznych nadal i wciąż, ale jednak już jakby może pora nam opowiadać trochę inne historie. Może właśnie historie w mniejszej skali. Może już jakby za bardzo popłynęliśmy w stronę spektaklu i powinniśmy trochę zejść na ziemię. Albo zejść na ziemię opowiadając historie gatunkowe, które są trochę inne niż właśnie wysokobudżetowe, czyli bardziej mieszają ze sobą różne wątki i są realizowane w mniejszej skali i też zmuszają twórców do eksperymentowania z formą filmową. No to by było bardzo pozytywne, tak sobie myślę, gdyby tak się zaczęło dziać. Ja aż nie wierzę, że ty to mówisz. No wiem. Znając cię. Nie mówię cię nikomu. A jednocześnie mam ochotę cię zapytać o to, no bo jest też tak, że ta taka popkultura, ta dofinansowana właśnie, spektakularna popkultura, ona też często była uznawana za takie zwierciadło pewnych nastrojów społecznych i jakiś taki sposób, w jaki opowiadana jest historia, jakby bardzo metaforyczny i zawalowany sposób opowiadana jest historia trochę o nas samych w kostiumie, pewnym kostiumie, dowolnym, czy to jest kino superbohaterskie, czy to jest kino kostiumowe, czy to jest jeszcze coś innego. I my w projekcie Spotech, który robimy w Centrum Cyfrowym, bardzo dużo się zastanawiamy nad przyszłością i nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość. I jestem ciekawa, jak ty to czujesz, powiedzmy, to wielkie kino ostatnio, jakie ono nam opowiadało wizję przyszłości, to znaczy jak ty myślisz, co z tego my możemy wywnioskować na temat tego, jak myśleliśmy i myślimy o przyszłości?
No tak, jeśli chodzi o kino science fiction, no to niepodzielne rządy wszelkiego cyberpunku i dystopijnych wizji. Czyli będzie źle albo gorzej, albo technologicznie, albo politycznie. I to nie tylko w kinie, ale też w serialu. Bardzo dużo takich historii mieliśmy. I mam wrażenie, że jakby to jest, to znowu tak trochę działa, że jeśli my chcemy trochę inaczej myśleć o przyszłości, o tym, że być może mamy jeszcze jakąś szansę, żeby coś zdziałać, to może potrzebujemy trochę innych historii, które będą oczywiście podejmowały wątki katastrofy klimatycznej, no bo tego się nie da ominąć w żaden sposób już, a nawet ostatnie części Avengers dotykały tego tematu, nawet Tenet dotyka tego tematu, więc też nie jest tak, że twórcy tego głównonurtowego kina kompletnie się odżegnują i to jest czysty eskapizm, bo zawsze jakby w tym kinie najbardziej mainstreamowym są przemycane wątki polityczne, oby nie tak jak w Jokerze, nie? Tym zeszłorocznym, bo to jest jednak taka wizja bardzo nihilistyczna i taka jednak bez alternatywy na to, że cokolwiek można zrobić, nie? Ale całe szczęście, nawet tak jak myślałam o Tenecie, to sam fakt, że tam się pojawia myślenie o tym, że właściwie może nie ma sensu tego naszego świata ocalać, bo w przyszłości ci ludzie, no to bym musiała spoilować, jeśli to w ogóle jest możliwe w przypadku tego filmu, ale ważne jest to, że tam się pojawiają w ogóle dyskusje na ten temat. Więc to jest jedna sprawa. To, że świat, w którym żyjemy, jest w takim, a nie innym momencie, politycznie, społecznie, ekologicznie, zaczyna to jakby pływać, że tak powiem, do mainstreamu, nie? No bo do tego głównego nurtu dostęp mają treści raczej takie wygładzone, mało subwersywne, raczej takie, które polubią i konserwatyści, i lewicowcy, żeby to każdy mógł coś wyciągnąć dla siebie, że to musi być takie bardzo właściwie subtelne i niesubtelne jednocześnie, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Ale z drugiej strony pojawiają się też nowe sposoby myślenia o tym, że opowiadanie historii w ogóle może mieć taki zbawczy i ratujący dla nas jako ludzi, ale też dla świata wymiar. I sobie przygotowałam tutaj jedną rzecz, żeby się do niej odnieść, o niej za chwilę, bo to bardziej na poziomie takim globalnym, ale na takim poziomie indywidualnym, no to dla mnie taką, to też bym dodała, co prawda to nie jest treść, którą oglądałam w lockdownie, tylko raczej w wakacje, w sierpień, wrzesień. Ola też oglądała ten serial, więc wie, o czym mówię. Mam na myśli serial Mogę Cię Zniszczyć, Mikaeli Coel, który też jest taką historią straumatyzowanej młodej pisarki w Londynie, która jest bardzo zaangażowana w social media, cały czas szeruje. To się dzieje poza lockdownem, to jest kręcone wcześniej, ale która musi się zmierzyć z negatywnymi wydarzeniami ze swojego życia i też jakby parę rzeczy przepracować. I jest to opowieść o tym, że właściwie samo opowiadanie historii ma taką moc, że może poprawić sytuację osobiście, pozwala się uwolnić od pewnych emocji i przekuć je w coś dobrego, z czym można też iść do innych ludzi i sprawić, żeby oni też poczuli się lepiej, czyli gdzieś jest ten wątek. No a z drugiej strony właśnie takie próby znalezienia sposobu opowiadania o świecie, który będzie trafiał do ludzi i ich przekonywał do tego, że może warto myśleć o tym, że zmiana jest możliwa, nie? Jak to, czyli książeczka O czasie i wodzie Andriego Snera Magnasona, który pisze o katastrofie ekologicznej, ale też łączy to z jakimiś osobistymi historiami, z mitami, legendami i różnymi anegdotami, wywiadami, spotkaniami itd., itd. I to wszystko ma służyć temu, żeby nauczyć się opowiadać o świecie w taki sposób, który będzie dla każdego zrozumiały. I jak ja sobie myślę, to jest popkultura, jakie ja chcę, nie? Bo to jest popularna książka, bardzo. Taka anegdotyczna niesamowicie i wciągająca w swojej formie, ale przy okazji przemyca te super ważne rzeczy. Więc mam wrażenie, że to by była taka z mojej perspektywy, teraz takie wysokie C wiedzie, z mojej perspektywy jakby to by była najlepsza lekcja 2020 roku, nie? Żeby te trudności i te lęki, niebezpieczna sytuacja, w której cały czas się znajdujemy, sprawiły, żebyśmy spróbowali jakby tworzyć nowy rodzaj opowieści, bo to jest coś, co mnie teraz najbardziej kręci. Z jednej strony takie, które są nie tylko o jednym bohaterze, któremu zawsze się ostatecznie musi wszystko udać, tylko są o wspólnocie bohaterów, o tym, że to jest bardziej kolektywne, a z drugiej strony, że podnosi trudne i problematyczne
wątki w taki sposób, który może trafić do każdego, nie? Że nie tylko naukowcy mówią do naukowców, ale opowiadamy o tym tak, że dzieci zrozumieją, nie? I niechętni dorośli. Więc to jakby to jest coś, co w takim szerszym planie też mi się mieści w świecie popkultury tego roku. A teraz kaszlnę. Przepraszam. Ja patrzę pytająco na Alka, który się tajemniczo uśmiecha, bo ja mam ochotę to skomentować, być może on też. To jest bardzo ciekawe, bo jak, o ile dobrze rozumiem to, co masz na myśli, to w pewnym sensie jakby ty teraz rysujesz taką życzeniową, jak rozumiem, ale jednak wizję popkultury, która poprzez świadome budowanie być może nowego typu opowieści może zmieniać świat. To znaczy... Tak. I właśnie, że być może potrzebujemy nowych opowieści dla przyszłości, żeby ta przyszłość mogła stać się inna, w sensie mogła stać się taka, jakiej chcemy. I mam ochotę pociągnąć ten wątek, sprawdzam jeszcze z Alkiem, czy nie weszłam mu w paradę, bo być może on też nie, to bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że ja bym cię chciała poprosić o to, żebyś powiedziała dosłownie, gdybyś miała wymienić, nie wiem, nawet dwie lub trzy rzeczy, które twoim zdaniem powinny jakby stanowić taką cechę takich nowych opowieści. Bo powiedziałaś już, że to być może są opowieści o wspólnocie, co mi się bardzo podoba i też myślę, że bardzo dobrze rymuje się z tym, jak my staramy się myśleć o tym, co może sprawić, że przyszłość będzie lepsza. I dlatego też w naszym programie Społtech mówimy o tym, że przyszłość potrzebuje przyjaciół i to jest liczba mnoga. Więc jakby podoba mi się ten wątek kolektywny, więc zastanawiam się, czy jakby w twoim myśleniu o tym są jeszcze jakieś takie cechy tych nowych opowieści, które teraz jesteś w stanie, z którymi jesteś w stanie się z nami podzielić, bo myślę, że to bardzo interesujące. Tak, z jednej strony jeśli chodzi o chociażby science fiction, no bo ono nas wysyła najbardziej w przyszłość, to miałam szczęście zapoznać się w ogóle z istnieniem takiego nurtu, o którym w ogóle nie wiedziałam wcześniej. I to też była jedna z rzeczy, która się wydarzyła zeszłej zimy, czyli solarpunk. Zamiast cyberpunku, który nam prezentuje właśnie technikę i technologię, przyszłość jako mroczną, deszczową Azję, z całym szacunkiem dla Azji, ale jednak myślimy cyberpunk i widzimy to. Teraz nawet wychodzi niedługo ta gra Cyberpunk 2077, która też będzie przedstawiała taką rzeczywistość, nie? Że ludzie i maszyny trochę w konflikcie, trochę we współzależności, cały czas jednak ten lęk o to, czy nie będziemy bateriami jak w Matrixie. Gdzieś te wątki, wszystkie klisze zdarte, jak nie wiem. No ale jest też wątek solarpunku, który jednak ma w sobie taką wizję... Jak ja myślę solarpunk, to widzę BUF, czyli Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest piękny gmach architektonicznie, gdzie jest miejsce na rośliny, przyrodę. To wygląda jak z jakiejś opuszczonej planety, którą już roślinność przejęła i tak dalej, ale jest to jakby właśnie połączenie pewnych sił. Z jednej strony technologii, urbanistyki, architektury, ale z drugiej strony botaniki, jakby tego, że jakby ten budynek w pewnym sensie też oddycha, nie? No i solarpunk jest właśnie taką wizją i ona w samym swoim takim sercu ma zawarte właśnie myślenie, że ej, może jeśli zaczniemy opowiadać takie opowieści, to one będą się spełniały, a nie będziemy ciągle po prostu widzieli, że to, co widzimy w wizjach cyberpunkowych, raz po raz się wdraża w naszą rzeczywistość. Może pora przedstawić taką zwrotnicę. Czyli bym powiedziała, że właśnie taka solarpunkowa wizja pozytywnej technologii. Ty, Olu, przecież opowiadałaś mi o tych technologiach, które sięgają do technologii etnicznych, starożytnych plemion, po to, żeby przywrócić jakby pewną taką, takie współdziałanie i funkcjonowanie Ziemi w takich warunkach nawet trudnych jak teraz, nie? Że to da się po prostu zrobić i ludzie to robią w małej skali, no i to. A z drugiej strony jeszcze, i to jest lekcja sportowa, bo jedną z takich rzeczy, które ja oglądałam też w pandemii, był oczywiście serial The Last Dance, który wielu fanom i nie tylko fanom koszykówki zrobił kilka tygodni, 5 tygodni to trwało, kiedy to oglądaliśmy i to był najwspanialszy pandemiczny czas, bo oglądaliśmy historię Chicago Bulls i Michaela Jordana, ale też w ogóle współdziałania w drużynie, czyli właśnie ta wspólnotowość, ale też drużynowość. I teraz akurat na Netflixie pojawił się serial o trenerach. I w pierwszym odcinku trener Doc Rivers, jedna z takich postaci naprawdę ważnych dla amerykańskiej koszykówki, mówi jak on dla swoich zasad współpracy w drużynie odkrył słowo Ubuntu, które nam wszystkim oczywiście kojarzy się z nazwą przeglądarki.
ale Ubuntu to też jest taki rodzaj myślenia zaczerpnięty z afrykańskiej teologii Desmonda Tutu, że właściwie każdy element układu nie powinien ze sobą rywalizować, tylko podawać sobie i tworzyć pewną, splatać się ze sobą. Więc jakby takie słowa, jak ja słyszę Ubuntu, no to jest taki hashtag, który warto by było w ogóle wcielać w naszą działalność, nie? Więc jakby na pewno w tych opowieściach ta wspólnotowość, współdziałanie, pozytywny wymiar technologii i jednak takie właśnie pokazywanie, jeśli pokazywać jednostki, to tak jak chociażby tutaj ten autor w swojej książce pisze o członku swojej rodziny, który uratował kilka gatunków kajmanów sam. W sensie zrobił wszystko, żeby te gatunki przetrwały na ziemi. Więc jakby pokazujmy może też takich ludzi, nie? Że jakby są ludzie, którzy w małej czy większej skali działają w taki bardzo pozytywny sposób. Więc ja no to są, mówię wam, ja tutaj po prostu światłość niosę i jakieś solarne panki i różne tego typu rzeczy, ale to są rzeczy, które mnie najbardziej kręcą, czyli moc opowieści, która może zmieniać rzeczywistość na lepsze. I takiej właśnie bym chciała. Nawet jeśli to są eskapistyczne historie, no to jednak właśnie o próbie znalezienia jakiejś alternatywy. Także no, to są takie wątki, że ja się zawsze rozgaduję, więc mi to trzeba ścinać mnie po drodze, bo ja to mogę tak płynąć, bo to jest dla mnie osobiście istotne. Ja jestem z tego głęboko przekonana, co ja mówię. To dobrze popłynęłaś, bo to było dobre płynięcie. Ja miałem taką myśl, gdy zacząłem się przyglądać temu Cyberpunkowi 2077, że tam dzieje się coś ciekawego, że w poprzednim swoim hicie Wiedźminie CD Projekt Red czerpał po prostu garściami z kultury słowiańskiej czy polskiej, a teraz tego cyberpunka ulokował w jakimś fikcyjnym mieście, ale tak gdzieś bardziej nad Pacyfikiem, wydaje mi się. I rzeczywiście wszystko jest czarne i światła są neonowe i bohaterowie mają dużo żelazstwa w mózgach. I pomyślałem sobie, że to w sumie może i fajnie, bo to, że oni nie opowiadają historii tu o Polsce, o przyszłości, no właśnie tworzy przestrzeń do opowiedzenia tej innej historii. I może to mogłaby być historia solarpunkowa. Byłoby super, szczególnie, że są takie wątki i też jeszcze jeden mam przypadek rzeczy, która w trakcie lockdownu po prostu sprawiła, że mózg mi eksplodował. Bo ty mówiłeś też, Alku, o przyszłości koncertów na przykład, nie? Ja sobie w tym tygodniu kupiłam bilet na Alanis Morissette, który koncert miał być za miesiąc, ale jest za rok najprawdopodobniej. Zobaczymy, ale może się wydarzy. Ale w tej super słynnej, popularnej wśród młodzieży grze Fortnite odbył się koncert Travisa Scotta, czyli to jest naprawdę taka postać w popkulturze i w ogóle w rapie bardzo popularna. I jak to było zrealizowane, można sobie zobaczyć na YouTubie, oczywiście z perspektywy poszczególnych graczy, jakby nagrane to wydarzenie. To jest gigantyczny raper i wokół niego ci wszyscy gracze w swoich awatarach krążą i są właściwie, i on rapuje i to się wydarza w czasie rzeczywistym i ma tak spektakularny wymiar, że przyznam szczerze, że mnie to aż coś mi ścisnęło w sercu, jak ja to zobaczyłam, że sobie pomyślałam, wow, jeśli to ma być przyszłość koncertów, to ja nie mam nic przeciwko, nie? Że aura i tak jest tak totalnie rozcieńczona w dzisiejszym świecie, nie? Że jakby my gdzieś tam na openerach widzimy, że gdzieś tam jest scena i tam być może jest Ariana na niej, nie? Ale w sumie nie jest to potwierdzone info, bo w sumie jest bardzo daleko, że to już nie jest taki, nie ma to takiego wymiaru, ale ten motyw takiego przestawienia aury na współuczestnictwo w sytuacji, nawet jeśli ona jest online, no to było strasznie dla mnie pociągające. Sobie pomyślałam, to jest w ogóle jakaś przyszłość. Ja takiego czegoś nigdy nie widziałam. Ja takiego czegoś nigdy nie przeżyłam i nawet nie jestem graczką, tylko oglądałam sobie to na YouTubie i miałam wrażenie, że jakby to jest taki kierunek, w którym też by mogło to podążać, że jednak jakby kontakt z tą osobą, jeszcze do tego dodać VR, słuchajcie, przeżycie emocjonalne i psychologiczne podobnej natury, a może i nawet mocniejsze niż gdybyśmy tam byli, nie? Więc to są też takie rzeczy, które gdzieś tutaj się pojawiają. Ja nie byłabym w stanie tego przewidzieć, ale bardzo cieszę się, że ta rozmowa nas doprowadziła do tego, że kończymy mówieniem o tym, że ważne są wspólnoty, pozytywne wizje przyszłości i że do tych wizji i do ich realizacji może nas być może doprowadzić jakiś nowy typ opowieści i nowy typ kolektywnych doświadczeń. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i że ja sama bym się, kupiłabym bilet na ten statek i bardzo chętnie bym się zapisała na tę podróż, więc
Więc bardzo się cieszę, że pierwszy odcinek naszego cyklu jakby konkluduje się właśnie takimi trzema ważnymi punktami. Nie wiem jak ty, Alku. Ja tylko mogę dodać, że mieliśmy dzisiaj z Olą rozmowę, że jest trochę mało alternatyw i nowych pomysłów i ten twój ostatni przykład z ogromnym raperem, który ja nawet jak o nim opowiadasz, to czuję, jakie to może być. Mam poczucie, że znaleźliśmy jednak coś nowego i jakieś takie poszukiwanie nowych rozwiązań bardzo mnie cieszy. Więc dzięki wielkie. Macie rezerwację na tej arce, która płynie w stronę światła, ale to jest arka, która będzie płynęła, ona jakby będzie, wiecie, to jest wszystko, ta strona światła nie jest żadną ostatecznością, tylko raczej po prostu radością i wesołością. Wybieramy taki kierunek. Pakujemy już zwierzęta. Pakujemy. Dziękuję wam bardzo też. Wow, Alku, to było zupełnie niespodziewane zakończenie tej rozmowy. Mieliśmy wprost przeciwne wyobrażenia na temat tego, w jakim kierunku może się ona rozwinąć. Dziękujemy za pomoc naszemu producentowi, Grześkowi Dąbkowi, który sprawia, że te rozmowy są możliwe od strony technicznej, oraz Magdzie Gołębiewskiej i Karolinie Szczepaniak z zespołu Centrum Cyfrowego. Ja tylko mam nadzieję, że wszystkie nasze rozmowy będą równie zaskakujące, bo bardzo to lubię. A w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać z Krzysztofem Golińskim, artystą z grupy Pan Generator, więc też możecie liczyć na solidną porcję ciekawych i zaskakujących tematów. Znajdziecie nas na YouTubie albo wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów.